nam jest. Szczęść Boże, kamraci. Szczęść Boże. Daj Boże, jak to dobrze Sława to pomoże. Sława wielkiej Polsce. Czołem. Monika z Wrocławia. Dzień dobry, Moniko. Cześć. Moniko, witaj. Miło jestem nieprawdopodobnie wzruszona. A kamrata z brodą znasz? Marcina? Niestety nie znam. To musisz poznać, bo on też we Wrocławiu mieszka. Wiem. Ja wiem, że Wrocław to duże miasto, ale szybciej go znajdziesz, niż by mieszkał w Gdańsku. Jestem, kochani, słabizna, jeżeli chodzi o Facebooka i tym podobne rzeczy, więc... Z buta trzeba, jestem, Monika, z buta. Jestem, ale w sercu jestem, słychać, jestem, jaką masz energię, tak. W głosie twoim także. Fajny nie głos masz, dawaj, słuchamy ciebie. I jestem osobą, która ma ja takie same... Monika, proszę cię, nie zaczynaj od słów, jestem osobą, bo to działa jak kalka i wiesz, co ja usłyszę? Jestem osobą transpłciową. Jestem heteroseksualna, mam męża, mam dwójkę dzieci pana. I jestem, co najgorsze, aktorem. Jak to aktor? Aktorką? Nie, aktorem. Tak, nie jest aktorem. Nowoczesna, jest aktorem. Aha. Świetnie, Moniko. Co ty zawsze byli aktorem? To teraz wiemy, skąd taka ale twoja impostacja głosu. Głos masz blisko, selektywność, pięknie. Dobrze. Ale słuchaj, powiem ci tak. Pozwalajmy Moniki, Wojtek. Znasz ten dowcip, zanim Monika się rozwinie, to ci powiem taki straszny antysemicki dowcip. O! Ależ proszę bardzo. Słuchaj, jedzie autobus z Żydami do Oświęcimia. Mm. I się zepsuł? I się zepsuł. Mm-hmm. W okolicach Mysłowic. Mysłowic. Ja. I wtedy to były czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych. A zimno, nie? A zimno, tak. I ten kierowca biedny poleciał do takiego takiej chałupy, która się tam świeciła i mówi, że... I puka, ale gospodarz nie chce otworzyć, no bo to noc, ciemno, tak? A ten krzyczy, Polak kierowca. A, Polak. Otwórz, bo wiozę Żydów do Oświęcimia i mi się auto zepsuło. A ten przerażony mówi, chłopie, co ja ci poradzę, ja mam tylko taki mały żeleźniok. Piecyk, mały pies. O, brzydki dowcip, fuj. Jak można go powtarzać? Uprzedzamy państwa, że ten dowcip jest nieładny, bo się powiedzieliśmy go, żebyśmy wiedzieli, tak, że jest nieładny. My się śmiejemy, my płaczemy, my nie śmiejemy się. Wszyscy jesteśmy nieładni, moi drodzy. Ja swoje już przeżyłam w teatrze. Monika, powiedziałaś, jesteś aktorem. Co ja ci powiem? Posłuchaj mi teraz Moniki, Wojtek. No. Jestem w teatrze traktowana jak, mówiąc szczerze, człowiek drugiej kategorii, chociaż nie pokazują mi tego, ale ja doskonale wiem, co oni o mnie myślą. Tak. Oczywiście standard, dlaczego się zaszczepili, no bo wiadomo, chcą jeździć. Do Krysi Jandy chcą jeździć. Tak. Chcą jeździć po całym świecie, jeździli, przyzwyczaili się do tego, więc... Tak. Koledzy do mnie przychodzą i mówią na przykład, no wiesz, idzie druga fala, ja mówię, co druga fala idzie, ale będzie trzecia, będzie czwarta, bo nie po to zaczęli moje. Mam męża politologa, który po prostu biegle wyłada rosyjskim, więc ma także dużą wiedzę na temat spraw wschodnich, na tym mu zależało. Mhm. Sam się tego rosyjskiego uczył przez 20 lat, także jest człowiekiem nieprawdopodobnie zorientowanym w temacie. Tak, pozdrów go serdecznie. Bartosz ma na imię. Dobrze. Wiele lat temu, kiedy było głosowanie u nas tutaj w naszym okręgu na prezydentów, to było w 2000, Boże, kiedy był wybierany, Lefer startował na prezydenta. O, to dawne lata, wiesz. Dawne lata, bo wtedy mój mąż, to było ostatnie nasze spotkanie przy urnach wyborczych, z demokracją było wtedy, kiedy Polskę oddano w Unię Europejską. To byliśmy jednym z tych, którzy głosowało przeciwko wejściu do Unii. Wiedzieliśmy, z czym to się je. Także powiem wam szczerze, że ostatnie moje lata to była jedna wielka walka, cały czas z lewą stroną, lewą nogą i tak dalej. Bo w Teatrze Polskim we Wrocławiu. O kurde, nie wszyscy wiedzą. To ty tam pracujesz? W samym oku Mordoru pracujesz, tak? Tak, pracowałam, pracuję póki co, ale powiem wam, że w 2016 roku, kiedy się zaczęła cała zawierucha z panem Morawskim i z panem Mieszkowskim, byłam praktycznie jedną osobą, która się opowiedziała przeciwko po prostu temu, żebyśmy dalej brnęli w kacapaje pod tytułem robimy teatr wybitny, czyli jeździmy po festiwalach, a wiadomo, jak wyglądają festiwale.
wchodzimy w tyłek wszystkim wybitnym reżyserom, nazwisk wymieniać nie będę, bo wiadomo o kogo chodzi. Jasia Szczypkowska już kiedyś się na ten temat wypowiedziała. To. Także jesteśmy panowie po tej samej stronie. Cieszę się, że mi się udało po kilku miesiącach do was dodzwonić. I myślałam, no, że to jest niemożliwe, ale udało się, także chciałabym podać wam swój telefon, żebyście mogli ewentualnie zadzwonić, bo mówiąc szczerze, miałam nadzieję, że tego 10 października jednak będzie zorganizowany ten marsz, ale widzę, że tu się wszyscy bardzo dzielą. Proszę, jest specyficzny. Myślę, że to jest też związane z tym, o jakim marszu mówisz, Monika? Przepraszam. Miał być 10 października zorganizowany marsz we Wrocławiu, z tego co wiemy od paru osób, które no mają podobny stosunek do tego, co się dzieje w Polsce. Mhm. Natomiast widzę, że tutaj nie ma ludzi, którzy by byli tak dobrze zorganizowani, jak na przykład w Poznaniu czy na Śląsku, ale mówię, oni piastują piękne tradycje, bo wiadomo, że i Śląsk, i Wielkopolska były odbite przez Polaków z rąk niemieckich, tak? Natomiast Wrocław jest, jak ja to mówię, zbiorowiskiem rzeczy różnych. Czyli ludzi, którzy tutaj napłynęli i są w większości niestety oderwani od swoich korzeni. Ja też zresztą z jednej i z drugiej strony pochodzę ze wschodu, tak samo jak i rodzina praktycznie mojego męża, no bo teść akurat, właśnie ani nawrócę do tego, mój teść razem z moim mężem byli jedynymi osobami w okręgu, które wtedy zagłosowały na Lepera. Także na całej liście po prostu wywieszonej potem na ogłoszeniu były dwa głosy oddane na Lepera, więc siłą rzeczy, jeżeli było ich dwóch, no to tylko ich głosy mogły być tam. Monika, skąd te głosy o tym 10 października? Jak to do ciebie dotarło? Ja to gdzieś przeczytałam, już teraz wam nie powiem, bo to było z ponad miesiąc temu. Więc wiem, że takie były przymiarki do tego, że 10 października miał być zorganizowany marsz we Wrocławiu. No, my tu mamy strasznie ciężko, bo mamy, wiadomo, prezydenta już bardziej lewo jak prezydent, a ja bardziej na prawo, już być nie można, bo po lewej i po prawej stanie są już ściany. To. Także pozdrawiam wszystkich kolegów moich po fachu. Szczerze, jesteś, że teraz pewna? Jak mnie pytają, jesteś pewna? Że... Ale Monika, wszystkich tych, którzy myślą podobnie do mnie, ja wiem, że takich ludzi mimo wszystko jest trochę, nie jest dużo. O to cię chciałem zapytać. Moniko, ale chciałem zapytać, bo pracujesz w zawodzie, w którym precyzja języka jest bardzo ważna. Tak. Chciałem się zapytać, kolegów po fachu, czy kolegów w fachu? Wiesz co, trudno powiedzieć. Po fachu, wiesz co, jedna i druga forma jest dopuszczalna. Nie, ja ciebie nie łapię za słówko, tylko mi chodzi o to, czy chodzi o kolegów, czy jeszcze pracujesz w tej chwili aktywnie? A tak. O kurczę. Czyli w fachu. Tak? Cały czas jestem w teatrze, cały czas jesteś... Nie masz żadnych nacisków, że nie zaszczepiona, że jesteś siewcą śmierci? Mój drogi, w maju w zeszłym roku, kiedy odpuszczono nieco i mogliśmy wrócić do teatru, do pracy, no dyrektor zażądał, żebyśmy, zarządzenie takie wydał, żebyśmy zrobili sobie testy. Oczywiście teatr miał nam je zasponsorować. Poszliśmy na rozmowę, ponieważ akurat jestem osobą, która tam działa w związku jeszcze. Świetnie. Ale po wypowiedzi pana Piotra Dudy nie wiem, czy jeszcze w związku będę, chociaż byłam w nim praktycznie od samego początku. I po prostu usiadłam naprzeciwko i moi koledzy oczywiście byli przygotowani, że no jak trzeba, to trzeba. Ja mówię, no to dobrze, to zrobimy sobie ten test. Bagatela prawie 500 zł na sztukę, czyli za każdą osobę. Oczywiście teatr wiadomo, że jest bogatą instytucją, więc może rozdawać na prawo i lewo testy. Na to pieniądze są. No i co teraz, panowie? No do końca czerwca mniej więcej najczęściej jest praca w teatrze. I co? Rozumiem, że robimy test, ponieważ wiadomo, że no, jesteśmy teraz czyści, to siedzimy co? W teatrze. I nikt nie wraca, nikt nie wychodzi. Jesteśmy tutaj, prawda, skoszarowani i do końca sezonu siedzimy, tak? Dyrektor na mnie wywalił oczy. Ja mówię, no to powiedz mi, jaki jest sens takiego działania. No i od słowa do słowa stwierdziliśmy wszyscy, że wyrzucenie 60 tysięcy nie ma najmniejszego sensu. Natomiast każdy z nas po prostu będzie podpisywał pewnego rodzaju zobowiązanie, że bierze odpowiedzialność za stan swego zdrowia.
I na tym się póki co skończyło. Dobre! Dobre! Tak, miałam też drugie zderzenie. Brawo, Monika, za co mój mąż mówi, że jestem bohaterką Joanną Dark, ale ja go pukam nie, w czoło, nie wiem, że chcesz być miły dla mnie, no. Że chcesz być miły dla mnie, mój drogi mężu, ale po prostu odmówiłam pracy w serialu. To znaczy pracowałam w serialu prawie 5 lat. O kurde. I w styczniu, mniej więcej 12 chyba to było stycznia, miałam pojechać na 2 dni zdjęciowe do Warszawy. I produkcja napisała mi w mailu, że przed wejściem na plan, na pół godziny przed wejściem, każdy jest zobowiązany do zrobienia sobie testu. No więc powiedziałam mojemu agentowi, że ja cię bardzo przepraszam, ale ja nie dam sobie wyciorem grzebać w żadnej części mego ciała. Oczywiście przepychanka trwała tam, nie wiem, parę godzin, no bo mój agent chyba stwierdził, że ze mną jest coś nie tak, albo ja nie zrozumiałam. W końcu, po paru takich odbitkach, kiedy stwierdzono w produkcji, że na plan mnie nie wpuszczą bez testu, i mój agent napisał mi, mam tego SMS-a do dzisiaj, że czy ja mam świadomość, że jeżeli się nie poddam testowi, to ja już nigdy nie zagram. O kurwa. Ale no więc was, powiedziałam tak, kurwa, ale was czują. Masz tego SMS-a? Masz tego SMS-a? Tak, mam tego SMS-a. A co mu odpisałaś, bo jestem ciekawa? Odpisałam mu, że w takim razie musicie przyjąć do wiadomości, że skończył się liberalizm, a zaczął się totalitaryzm. A czy rozumiem, że już nie masz agenta. A czy ty nie miałaś obowiązku? Nie. A jaką miałaś umowę? Ja nie mam z nim, wiesz co, ja nie mam umowy z agentem, natomiast umowy ja miałam podpisywane, z produkcją miałam podpisywane co roku. I to akurat było tak, że jedna część umowy się kończyła i powinna była się zacząć druga. Aha. Bo to było takie, że ja tam przyjeżdżałam po prostu na zasadzie takiej, no jako powiedzmy drugoplanowa postać, pojawiała się, znikała i tak dalej, i tak dalej. Aha. Mnie to odpowiadało, bo nie musiałam tam często bywać. Postać była ciekawa, fajna, powiedziałabym taka komediowa. Aha. Komediowa bardziej. Zresztą chyba raczej taka właśnie jestem. I skończyło się po prostu na tym, że konsekwencji żadnych wyciągać nie było sensu, dlatego że umowa była zawieszona, musiałaby być podpisana od nowa. Natomiast ja bym się oczywiście też nie zgodziła na podpisanie umowy, w której bym nie zobowiązano na przykład do tego, żeby ktoś powiedział jakąkolwiek wiedzę na temat mojego stanu zdrowia, tak? No. Wiesz co, powiem ci historię. Takie zdarzenia mam w życiu. Słuchaj, powiem ci historię mojej żony. To było w latach 90. Taka stacja RTL7 była, tak, krótko. Chciała zrobić taki polityczny program, polityczno-kabaretowy. Mhm. Tak. A ponieważ moja żona miała taką historię z pierwszym programem telewizji zachodnio-niemieckiej, że miała prowadzić wielki, to takie szereg różnych okoliczności, które doprowadziły do tego, że na spotkaniu Kola z Mazowieckim w hotelu Marriott, Fatyga miała prowadzić spotkanie Mazowiecki z dziennikarzami ze świata, miała mówić po angielsku, po niemiecku, po francusku, miała grać na fortepianie, śpiewać i tak dalej. To się tak, wiesz, tak jak... Czyli śpiewam, tak się recytuje, tak? Tak, i to było, wiesz, fantastyczny targ dla jej talentu, jej osoby. Tak. I to się nie odbyło, bo dzień przed imprezą, tą, która piękne pieniądze zapłacili, i to było wielkie wydarzenie, telewizji z całego świata. Rozumiesz, sytuacja niedostworzenia przez żadnego agenta i przez żadną telewizję. Ona się sama po prostu zrodziła, ta sytuacja. I mur runął. Kol przerwał wizytę. Jedyny efekt taki, że telewizja zachodnio-niemiecka wypłaciła całą garzę, które ona miała dostać. Ale do czego zmierzam? I na poślizgu tego wydarzenia telewizja RTL7 chciała robić taki program między innymi z moją żoną, z kabaraciarzami, z politykami. I to tak miało pulsować, takie dyskusje miały być, ale postawili warunek, że moja żona ma się poddać bardzo szczegółowym badaniom medycznym, przez ośrodek, przez lekarzy, którzy byli wskazani przez RTL7. Co ty? Tak. Ona mówi, co? Nie, bo stacja sobie tego zażyczyła. Nie potrafili tego uzasadnić. I wiesz, Agnieszka powiedziała, chyba sobie żartujecie.
Znaczy co? I co jeszcze chcecie wiedzieć? I wiesz, to były wtedy bardzo dobre pieniądze, dlatego że audycja miała być co tydzień i stawka za tygodniową audycję była no naprawdę bardzo przyjemna. I każdy z nich tam, był sobą, każdy z nich tam, wiesz, niósł, nikogo nie grał, więc każdy grał na siebie, tak? Budował swoją markę. Albo pogrążał swoją markę, zależy jakby to. I ona odmówiła. Słuchaj, oni tak łatwo nie chcieli odpuścić, podwyższyli stawkę, ale to piękną rzecz ci powiem. Wszyscy, którzy tam byli, a tam było coś chyba 7 osób czy 11, wszyscy odmówili. Wszyscy odmówili. Polski duch ślepo, polski duch. Tak, i wszyscy. Nas słuchaj, nie można kupować. Tak, wszyscy odmówili, chociaż wiesz, kasa jest kasa, tak? Wszyscy odmówili i program upadł. Więc popatrz, jak się zmieniliśmy. Widziałaś, widziałaś wystąpienie. Popatrz, a żyjemy na wspólnej planecie. Widziałaś wystąpienie tak Jandy? Ludzie różnią. Przepraszam. Pani Janda się nie zmieniła. Tak, tak. Ale na temat szczepionek, co mówiła? Tak, oczywiście, na cały widziałam tą, ponieważ mój mąż mi był łaskaw pokazać, no pisałam nawet u was tam na czacie, żebyście dali te, właśnie Jandę od samego początku, jak tylko program oglądałam wieczorem, żebyście po prostu puścili jej wystąpienie, chciałam, żeby się inni też pożegali, naprawdę. Ona teraz wymaga czwartej dawki jeszcze tuż przed trzecią. Ale ja jej chętnie oddam. Swoje dwie, mego męża dwie, moich dzieci dwie, to razem 8. Wszystkie, tak. Dobra. Wszystkie, w prezencie. Nawet za nie zapłacę. Monika, powiem ci tak. Prawdopodobnie mógłbym być twoim ojcem. Nie, po głosie słyszę, że młoda działcha jest. No. Powiem ci tak, Wojciechu, nie, ja jestem rocznik 6-8. Tak, sławny rocznik, proszę pana, wielkich osiągnięć. A masz głos, jakbyś była rocznik 8-8. I to tak wiesz, a nawet głos masz jeszcze młodszy niż 8-8. To ci gratuluję w takim razie. Dziękuję za komplement. Nie, to nie jest komplement. Czekaj, zaraz. Monika, mówię, co słyszę. I tutaj nasi kamraci też to mogą potwierdzić. Masz młody głos, siła tego głosu jest duża, młodej kobiety. Więc 8-8 to jest młoda kobieta. Pielęgnuję w kurw, panie. Ducha nie gaszę. Dobrze. Słuchaj, no pięknie. Monika, gratuluję ci rodziny. Zapiszcie sobie mój numer, bo na pewno wam się wyświetlił. Wywołamy cię. Jak będziecie czegoś potrzebowali, będziemy. To walcie. Ja się skupiam teraz po prostu na tym, żeby nie oszaleć. Staram się po prostu nie wpuszczać żadne dyskusje. Założyłam takie coś, że w momencie, kiedy ktoś będzie mnie o cokolwiek pytał w moim teatrze, po prostu nie wchodzę w żadne dyskusje, bo już mam tego naprawdę dosyć. Rok walczyłam o tych ludzi, żeby im cokolwiek przekazać. Rok udawali, że słuchali. Jest za późno. Ale jesteś szefem związku, tak? Jesteś szefem związku. Wiceszefem. Chcą, żebym była szefem, ale obawiam się, mój drogi, że będę musiała po prostu z tego zrezygnować, bo nie, to nie jest tędy droga. Tam już nie ma, związek właściwie walczy tylko i wyłącznie o stronę materialną. A tutaj po prostu trzeba by ludzi postawić, wiesz, w sensie mentalnym, duchowym, moralnym, bo to jest, wiesz, to jest najgorsza rzecz. Myśmy się moralnie pozapadali wszyscy. Dali się kupić, a mówię, a aktorzy to jest szczególna, wiesz, przypadłość aktorów, to ten egoizm, który w sobie mają, a z którym nie potrafią walczyć. Ale cenę, którą płacą za wykonywanie tego zawodu. Nie mają... Wiesz, jeżeli nie umiesz do tego podejść na zasadzie takiej, ja za każdym razem, jak mi się coś uda zrobić na scenie, to mówię, to nie jest moja siła, to jest siła ta z góry. Bóg mi pomógł. Człowiek, który myśli, że jeżeli coś wykonał, rzeczywiście jest to rzecz wielka, myśli, że zawdzięcza to sobie. Nie zawdzięczasz to sobie. Nie zawdzięczasz tego sobie. To jest rzecz, która ci jest dana z góry. To jest to, jak to mówi się, tak jak Słowianie. Będąc w lesie, tak, patrząc na drzewa, oni czerpali z tego siłę. Dlaczego? Dlatego, że byli cząstką przyrody. Nam nie trzeba mówić o ekologii, bo my tę ekologię mamy w sobie.
Polska do tej pory od 1989 roku do dnia dzisiejszego zwiększyła areał swoich lasów. Oczywiście teraz je wycinają, bo jest zapotrzebowanie w Chinach. Ale zwiększyła areał swoich lasów o 50%. 20% mieliśmy w 1989 roku powierzchni naszej Polski. To były lasy, a teraz mamy 30%. Więc nas nie uczą ekologii. Monika, zadam ci pytanie. Wszyscy nas słuchają, ale to jest bezcenna rozmowa. Kobieta w tym zawodzie... Skąd taka świadomość płaci się zastanawia? Z mądrości. Mądry łeb ma. Tak. Mam też mądrego męża. I przodkowie zapracowali. Słuchaj, czy byłaś szczęśliwa wykonując ten zawód? Wiesz co, na początku tak, ponieważ miałam pewne złudzenia, ale ludzie skutecznie mnie tych złudzeń pozbawili. Przy czym ja ci powiem tak. Jeżeli człowiek ma wytyczony azymut, jeżeli wie, że pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć i trzeba się umieć z tym pogodzić, to w każdej sytuacji staje się zwycięzcą. Nawet jeżeli płaci za tą dużą cenę. Kim jesteś? Ja się cieszę. Zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Brawo, Monika. Słuchaj, powiem ci tak. Wiesz co, jest taka postać w Ryszardzie III. Bo ja mam skazę zawodową, obsadzam ludzi, wiesz, tu jest silniejszy ode mnie, ale to wiesz, w ten sposób sobie tak sobie, wiesz, uporządkuję. I jak słuchałem, jak mówisz, w Ryszardzie III jest taka postać Małgorzaty. Tak, tak, tak. Oj, królowa Małgorzata. Jak pięknie byś tę rolę zagrała, słuchaj, po prostu nic byś nie musiała grać, po prostu byś mówiła, jak mówisz. Ona jedyna odważna i jedyna, która szła, wiesz, do przodu i rozstawiała po kątach ich wszystkich. Fantastyczna postać. Bo, tak. Wiesz, Ryszard III to jest fikcja, bo Ryszard III był bardzo porządnym człowiekiem, a Szekspir pisał sztukę na zamówienie Tudorów, więc napisał jak napisał. Ale, tak. Ale tę postać Małgorzaty Plantagenet stworzył pięknie. To jakby, wiesz, takie mam wrażenie, jakby sobie pokutę zrobił, że jedną musiał pokazać sprawiedliwą i piękną. I znowu to jest kobieta, a nie facet. Bo wiesz, co jest najstraszniejsze w naszych czasach? Najstraszniejsze kobiety w naszych... Kobiety zmężniały, a mężczyźni... No nie powiem panowie. Słuchaj, to, że kobiety zmężniały, ty w ogóle mi się kojarzysz, wiesz, z kobietą, z dworku polskiego, która wychodzi ze sztucerem na ganek, tak jak moja babcia wyszła z mauzerem na ganek, w komorze miała jeden nabój, a 50 metrów od niej stały rezuny z widłami. I ona przeładowała tę broń i trzyma tę broń. Żaden nie podszedł. I mi się kojarzysz, kobiety w Polsce były zawsze mężne. Tylko wiesz, czego w Polsce nie było do tej pory w takiej skali? W takiej skali dosłownie i w przenośni tylu mężczyzn nie dało dupy tak, jak dało do tej pory. Jeszcze tak nie było, wiesz, że tylu mężczyzn tak się upodliło, tak się zeszmaciło, tak się odmęskowiło. To jest słowo, które teraz wymyśliłem. Ale mój drogi, no jeżeli zdjęto pobór do wojska, jeżeli mężczyźni nie stykają się w takich, no ale ja wiem, że nie tylko to. Ja wiem, to przemiany polityczno-społeczne oczywiście, ale to zrobiono jako pierwsze. Mhm. No ale to, nawet to przysposobienie licznie... wojskowe, które niektórych młodych ludzi uczyło dopiero życia, kiedy wychodzili z domu. Trafiali do wojska w wieku 20, 22, 24 lat, bo to zależy, czy świeżo po szkole zawodowej, czy tam po średniej, czy po studiach, tak? Niektórzy mieli średnią zawodową, później technikum, tak, już wiadomo. Tak jest. I tam się musieli zetknąć z prawdziwym życiem. I to takim życiem, gdzie nie można było sobie pozwolić na to, żeby pójść w prawo czy w lewo, tylko tam, gdzie ci kazali. I trzeba było tam łamać swego ducha. Oczywiście mam świadomość tego, że to jest jeden z elementów, które to też było potem było dużo patologii, na którą przyzwalano. Ale jak liczne były na przykład drużyny harcerskie. Jeżdżono na obozy harcerskie, uczono się podstaw. Sama byłam harcercą. Monika, powiem ci tak. Bardzo ci pięknie dziękuję za ten... Ale mam do ciebie prośbę. Nie rezygnuj z bycia szefową związku, czy wiceszefową. Nie rezygnuj. Oni na to liczą, żeby normalni ludzie się wykruszyli, a zrobiła się z tego patologia. Wiesz co? Bo sprawisz im prezent. Po co masz im sprawiać prezent? A ja ci obiecuję, że jak zobaczę się z Mieszkowskim kiedyś oko w oko, to go spryskam gazem pieprzowym. Wiesz co?
Ale on zasłużył. Zasłużył na to. Słuchaj, naprawdę. Wojtku, on oczywiście zasłużył na wiele rzeczy, ale powiem ci, że nie wróćmy sobie ręk. Nie, ale on powiedział. On już nie ma czym. To jest człowiek tak nieszczęsny, tak pozbawiony w ogóle jakichkolwiek azymutów. On jest jak ameba, która po prostu rozpływa się i nie ma niby nóżki tak zwane, tak? Wypuszcza do przodu, żeby się przesuwać. To jest ten człowiek pozbawiony kręgosłupa. On jest stworzony po to, żeby funkcjonować na czyimś gardle. To jest taki typowy przykład naszych czasów, tych tak zwanych inteligentów, o których była mowa dzisiaj. Którzy nic sobą nie wnoszą, nie mają żadnych... Jeżeli patrzmy na ten nasz rząd, na większość posłów, to są ludzie, którzy nic w życiu nie zrobili, niczego nie osiągnęli. Nie mają żadnych zawodowych osiągnięć, natomiast podwieszają się, tak jak no, na przykład jeden z panów, jak ten nazwał jajo, tak? Gładkie jajko w życiu tak. Nie osiągnęło poza wejściem w politykę. I to jest to. I ci ludzie potem pasożytują na tych. Ja zawsze mówiłam w ten sposób. Moi koledzy oczywiście ile razy się z nimi kłóciłam i o Serbię w 2000 roku. To ty twarda jesteś, dziewczyna. Ale to jest wiedza, którą posiadam dzięki mojemu mężowi, mówię poważnie, bo to jest człowiek naprawdę. Jest wielkim dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o sprawy politologii, stosunki społeczne. Dobrze. Tak. Jest, czyli nie dałaś się nabrać... Ma wredny charakter. Jak my wszyscy. Czyli nie dałaś się nabrać, jak większość tego środowiska, na tę krzywdę, która się tam dzieje w tej Serbii, tak? Nie, to byłaś jedną z nielicznych, słuchaj, naprawdę. Nie. Monika, nie. Brawo. Natomiast powiem wam, że... jedna rzecz. Śpiewam. Jeżeli kiedyś będzie ci potrzebna śpiewająca aktorka do jakiegoś występu, to proszę bardzo. Coś. O, to... jaka propozycja. Dziewczyno, trzymaj się. Pozdrów męża od nas serdecznie. Dzięki. Pozdrawiamy twoją rodzinę. Życzymy ci nerwów jak góralskie powrozy. Żeby... Nie jest łatwo. O, kto powiedział. Ale powiem ci tak. Kobieta, wiedunka, to ona ratowała... osadę, miasta, ludzkość, historię i przepisy na placek drożdżowy. A to już jest coś. No. Przytulamy cię do serca, po staropolsku całujemy w rękę i dziękujemy ci za twój piękny, szlachetny wkurw i za twojego pięknego ducha. Trzymaj się, dziewczyno. Kochani, jesteśmy w kontakcie. Jeszcze jedno. Bywaj, tak? Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć! 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 Śmierć.